Cześć, na kanale MGSM.pl witam Was Adam Łukowski i dziś opowiem Wam o najnowszym modelu firmy Myfon, o hamerze Iron 2. Zaczniemy oczywiście tradycyjnie od przejrzenia zawartości pudełka, no i specyfikacji. Iron 2 to średniej klasy smartfon o podwyższonej wytrzymałości, czyli klasy rugged. Telefon spełnia wymogi certyfikatu IP68, zatem spokojnie możecie go zanurzyć, spokojnie można go poddać działaniu pyłu, kurzu i tak dalej. No i oczywiście jest dość dobrze zabezpieczony przed zniszczeniem w razie upadku. Gumopodobne tworzywo, którym pokryto zarówno szczyt, jak i spód telefonu, zapewnia dobrą amortyzację, a sztywne zapewniają metalowe wstawki na bokach obudowy. Co znajdziemy w opakowaniu z Myfonem Iron 2? Oczywiście gwarancje, instrukcje, to jest wiadome, baterię, a zatem ten telefon ma baterię wymienną. No i do odkręcania baterii mamy tutaj taki fajny przyrząd, poręczne narzędzie, zwykle po prostu producenci dokładają kawałek blaszki, no tu mamy bardzo fajny przyrządzik do tego. Reszta składników zestawu jest właściwie oczywista, 1-amperowy zasilacz, przewód USB, tym razem zwracam uwagę, standardowy, najzwyczajniejszy, nie ma tutaj żadnych przedłużanych wtyczek, także ten model wytrzymałego telefonu współpracuje ze standardowymi akcesoriami. No i takie dosyć proste słuchaweczki, od zestaw HF na początek, nic wielkiego, ale jest. Czas na specyfikację. Na opakowaniu znajdziemy już sporo informacji, no ale zawsze warto je uzupełnić. Oczywiście specyfikacja nie zwali nas z nóg, ale w sumie przy tej cenie telefonu nie ma na co narzekać. Pamiętajmy, że ma to być niedrogie, budżetowe urządzenie. A zatem po kolei. Oczywiście norma IP68, o tym już było mówione, telefon wypełnia wymagania tego certyfikatu, więc jest w pełni zabezpieczony przed cieczą i pyłami. Ekran 4 cale, rozdzielczość 480x800 pikseli. Niby niewiele, no ale ekran też niewielki, 4-calowy. I daje nam to w sumie dość znośną gęstość pikseli, 233 piksele na cal może być. Ekran daje radę. Sercem telefonu jest czterordzeniowy procesor MediaTek 6580 z taktowaniem 1,3 giga, wspierany przez gigabajt RAMu. No ten gigabajt RAMu może być trochę wąskim gardłem, ale umówmy się, w telefonach kosztujących poniżej 500 zł to raczej powszechne rozwiązanie, więc też nie bardzo jest co krytykować. Pamięć wewnętrzna ma 8 giga. No i to jest troszeczkę mało, bo wiadomo, że system trochę zabiera. No i tak suma summarum, na starcie mamy 6 giga z groszami. Niewiele, no i na karcie możemy dołożyć tylko 32 GB. Powiedzmy, że na taki podstawowy pakiet multimediów, kilka zdjęć, które nim zrobimy, plus trochę muzyki, powinno to wystarczyć. Nie jest to dużo, ale też nie mało. Bateria. 2400 mAh przy tak prostej, niewyśrubowanej specyfikacji daje nadzieję na dość długi czas działania. No i jeszcze aparaty fotograficzne. Tu co prawda jest na opakowaniu informacja, ale ja mu zupełnie. Główny aparat 5-megowy dostarczany przez OmniVision i co ciekawe zapisujący filmy Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Przedni aparat już niestety zdecydowanie słabszy, 2-megowy, no i raczej głównie do selfie, ale też niekoniecznie, a już do nagrywania filmów raczej zupełnie odpada. No chyba, że ktoś lubi oglądać duże piksele. No i na koniec coś, co pewnie jeszcze Was może interesować, mianowicie wymiary telefonu. Nie jest to urządzenie, pomimo oczywiście rozmiaru ekranu, który nie jest zbyt duży, nie jest to urządzenie jakieś wyjątkowo kompaktowe. Telefon ma 1,6 cm grubości, nawet troszkę ponad, a pozostałe wymiary to 13,6 cm długości i 7,5 z groszami szerokości. No wiadomo, ten telefon ma tą obudowę o specyficznej konstrukcji, no i nie może być mikrusem, nie może być smuklaczkiem, ale też nie po to go kupujemy i nie po to w ogóle powstał. Tak więc specyfikacja, no powiedzmy budżetowa, troszeczkę w kierunku średniej klasy, ale przyjmijmy, że po prostu mamy do czynienia z podstawowym, niedrogim smartfonem. Hammer Iron 2, szczególnie w czarno-pomarańczowej wersji kolorystycznej, wygląda bardzo atrakcyjnie. Sporą robotę wykonują te boczne wzmocnienia. One są metalowe, przykręcone takimi widocznymi śrubami. No i po prostu pełnią tutaj rolę ozdoby. Całość wygląda dość harmonijnie i po prostu zgrabnie, pomimo sporej grubości urządzenia.
no i oczywiście jego wytrzymałości. No i ta wytrzymałość gra tutaj pierwsze skrzypce. Iron 2 no nie imponuje, mówiąc prosto, specyfikacją, ale nie musi tego robić. On ma robić coś innego. On ma wytrzymać zdecydowanie więcej niż typowy, przeciętny smartfon. No i trzeba zobaczyć, czy rzeczywiście jest tak wytrzymały, na jakiego wygląda. A wygląda naprawdę bardzo porządnie. No i zapowiada się, że ciężko będzie go zniszczyć. No to zerknijmy na rozmieszczenie poszczególnych elementów w naszym hamerze Iron 2. Tak jak wspomniałem, telefon bardzo fajnie się prezentuje, zwłaszcza w tej wersji pomarańczowo-czarnej. No i obudowa jest wykonana, poza tymi wstawkami na bokach, z tworzywa. Tworzywo jest takie gumopodobne. Ono ma za zadanie amortyzować wstrząsy w razie, gdyby telefon nam upadł. To nie jest guma, ale to jest coś przypominające fakturą i w dotyku gumę. Tylna pokrywa jest wykonana z tworzywa, przykręcana dwoma śrubami. Oczywiście ma wokół siebie uszczelkę, no bo telefon spełnia normę IP68, więc uszczelka musi być. Aparat fotograficzny, któremu towarzyszy dioda LED dosyć dużej mocy, bo ona również pełni przy okazji rolę latarki. Nieopodal aparatu mocowanie do smyczy. Na lewym boku klawisze głośności. Klawisze są metalowe, dosyć wygodne, bardzo fajnie pracują i do tego dobrze wyglądają. Na przeciwległym boku mamy z kolei klawisz włącznika i dedykowany klawisz do obsługi aparatu fotograficznego. Czyli są szanse, że uda nam się zrobić nawet zdjęcie pod wodą, bo mamy mechaniczne wyzwalanie migawki. Wyświetlacz otacza dość szeroka ramka, ale w telefonie o podwyższonej wytrzymałości to akurat nie razi, no bo ta ramka jednak też troszeczkę ochrony wyświetlaczowi daje. Pod ekranem dotykowe klawisze sensorowe obsługi systemu, a nad ekranem kamerka, no i czujnik światła. Na dole mamy standardowe gniazdo micro USB. No i tu uwaga, gniazdo choć jest pod uszczelką, pod taką pokrywą z uszczelnieniem, nie wymaga specjalnego wtyku. Czasem telefony o podwyższonej wytrzymałości potrzebują, chociaż używają standardowych wtyczek, potrzebują takich wydłużanych. Tutaj nie ma tego problemu, pasuje każde dowolne akcesorium, dowolny powerbank, bo tu wchodzi standardowa wtyczka i tak samo ma się rzecz z gniazdem słuchawkowym, z mini jackiem. Gniazdo jest u góry, również pod pokrywą. Pokrywy troszeczkę opornie się otwierają, ale to dobrze, bo chodzi o to, żeby były szczelne, więc nie mogą otwierać się zbyt łatwo. Tutaj jest uszczelka i ona troszeczkę stawia oporu, no ale to po to, żeby chociażby kiedy telefon nam upadnie, to gniazdo się nie otworzyło, no bo przecież telefon może nam upaść w kałużę. I dzięki temu mamy pełną szczelność, ale oczywiście akcesoria dowolne możemy tutaj podłączyć. No i naturalnie, jeżeli chcecie, możecie również używać słuchawek bezprzewodowych, Bluetooth, telefon z nimi współpracuje. No a te słuchaweczki z zestawu są, powiedzmy, że takie sobie wystarczą jedynie minimalistom lub do prowadzenia po prostu rozmów, do konwersacji te słuchawki jak najbardziej się nadają. Nie są wysokich lotów, ale są w zestawie. To jeszcze zajrzyjmy pod pokrywę telefonu. Pokrywę odkręcamy takim sprytnym przyrządzikiem dodawanym do kompletu. Bardzo fajnie się nim operuje. Pomysłowa rzecz. Oczywiście, tak jak wspomniałem, pokrywa ma uszczelkę. No i tu mamy baterię. Bateria troszeczkę opornie wychodzi ze swego miejsca, ale to dobrze, bo dzięki temu w razie upadku nam się nie obluzuje. No i przy okazji utrzymuje pewnie na miejscu karty. Standardowe mini SIMy, czyli te najbardziej klasyczne, powiedzmy, nazwijmy to teraz obecnie już starego typu karty. Te największe, jakie wyłamujecie kupując starter. No i mamy oczywiście dwa gniazda na karty, to jest telefon dual SIM. No i trzecie miejsce na kartę microSD do 32 GB. Zwróćmy jeszcze uwagę na gwintowane mocowania pokrywy. One są wykonane z metalu, więc będą trwałe. No i tu obok, przy okazji jeszcze pokażę, mamy pojedynczy głośnik. Głośnik jest jeden, chociaż otwory na pokrywce sugerowałyby, że głośniki są dwa, ale te drugie są zaślepione. Od po prostu taka ozdoba. Otwory są tylko po jednej stronie, głośnik jest mono. W interfejsie bez żadnych niespodzianek. Praktycznie czysty Android. Tutaj producent nie pokusił się o jakieś niepotrzebne modyfikacje. Nie ma dodatkowych nakładek wizualnych. Wszystko wygląda tak jak w pierwotnej wersji systemu. Nawet w zasadzie grafika ikon się też niespecjalnie zmieniła. Także nie ma na co tutaj
Nie ma na co tutaj narzekać, nie ma też specjalnie czego krytykować, bo mamy tylko to, co dostajemy w standardzie. Oczywiście standardowy zasobnik aplikacji, standardowe powiadomienia, lista przełączników również standardowa, dosłownie żadnych udziwnień, żadnych cudów. Trochę szkoda, że zabrakło jakichś rozbudowanych funkcji sterowania gestami, które mogłyby być przydatne w takim telefonie o takim specyficznym przeznaczeniu. No ale ogólnie ujmując, prosto, schludnie, rzeczowo, producent, dodam też, że nie przesadza specjalnie z dodatkowymi aplikacjami. Jest ich kilka. No, nie ma co ukrywać, iPhone tutaj jakieś musi mieć widocznie umowy z jakimiś kontrahentami. Dokłada trochę aplikacji, ale spokojnie możecie je albo wyłączyć, albo w sporej większości po prostu usunąć już na dzień dobry, żeby oszczędzić miejsca w pamięci wewnętrznej. Także nie ma tutaj czego krytykować. Tylko pamiętajcie, no to jest po prostu telefon o dość podstawowych możliwościach, no i takimż wyposażeniu. Podstawowe. Pewnie jeżeli będziecie musieli sobie coś pobrać, to sobie pobierzecie ze sklepu, ale na pocieszenie to, że producent nie zaśmiecił jakimiś zbędnymi dodatkami oprogramowania, przez co powinno działać w akceptowalny sposób pomimo niewysilonej specyfikacji telefonu. Jesteście ciekawi, co potrafi Iron 2? Przekonajmy się. MyPhone Iron 2 spełnia wymagania certyfikatu IP68, więc możecie być spokojni, że taka kąpiel mu na pewno w zupełności nie zaszkodzi i telefon przetrwa ją bez zająknięcia. Ale takie kąpiele to są nudne. Ja wymyśliłem coś ciekawszego. Zobaczmy, co się stanie, gdy woda będzie silniej padała na ten telefon. Woda leci już na iPhone'a Iron 2 w ten sposób, jak widzicie, już chwilę. Około 2-3 minut, no zobaczymy, nie mierzyłem co prawda czasu, ale lejemy na telefon już tak dosyć silnym strumieniem z prysznica. Poza tym, że ekran wariuje, co jest najzupełniej normalne, to chyba raczej nic się nie dzieje. To zmieniliśmy stronę, teraz troszeczkę z tej strony polejemy. No i zobaczymy za chwilę, czy telefon działa tak jak należy. Osuszyłem już hamera. I jak widzicie, wszystko jest ok. Telefon nadal działa. Kąpiel mu nie zaszkodziła. Polewanie prysznicem również nie. Dobra, to zobaczymy, co jeszcze można z nim zrobić. Sprawdzimy jego szczelność jeszcze w jeden sposób. Hammer wody się nie boi, a chemikaliów to popularny środek odkamieniający. Na przykład do czyszczenia toalet. I tak go zostawimy na trochę. I zobaczymy, co będzie. Ekran się wygasił. Patrzcie, tu na boku jakaś reakcja się już zaczęła. Obrócimy go w tym. No i co? Może opłuczemy i zobaczymy, czy jeszcze działa. Szybko muszę ręce, kurczę, umyć, bo to żrące. I zobaczymy, czy telefon w jakikolwiek sposób ucierpiał. Na klawiszu nic nie widać, gdzie tam się tak fajnie pieniło. No i ogólnie chyba na obudowie nic nie widać. Dobra, to zobaczmy teraz, czy ruszył. Świeci i działa. To cóż, może w takim razie teraz rozpuszczalnik? Mam pod ręką rozcieńczalnik uniwersalny. No tu trochę ostrzeżeń. Polejemy. No i zobaczymy, co będzie. Chyba trzeba chwilę odczekać. Dajmy mu z minutkę, dwie. No i cóż. Odczekałem trochę. I nie widzę, żeby ten rozpuszczalnik cokolwiek wpłynął na integralność hamera. Wygląda jak nowy. Dobra, opłuczemy i zrobimy coś jeszcze. Domyślacie się, co to jest? To teraz się będzie działo. I przy okazji sprawdzimy odporność na ciepłą wodę. Kurde, nie wiem, czy nie przesadziłem. Poza tym, że mój egzemplarz zmienił kolor i teraz jest już srebrno-czarny, wydaje mi się, że po starciu z preparatem zwanym popularnie krecikiem nic mu się chyba nie stało, poza tym, że jest pieruńsko gorący.
Spróbuję go teraz opłukać, bo wybaczcie, tak go w ręce nie wezmę. No i czy chodzi? Patrzcie. Chodzi, tylko muszę osuszyć ekran, bo oczywiście no, ekran mokry nie działa jak należy. Sekundę. No i poza tym, że mam teraz Hammera w bardzo niespotykanej, wyjątkowej wersji kolorystycznej, to telefon działa nadal i nie widzę, żeby mu cokolwiek dolegało. Aby przekonać się, czy kąpiel w żrącym środku zaszkodziła Hammerowi, zadzwoniłem do syna, no i pytam, słuchaj, słyszysz mnie dobrze? Jak to brzmi w ogóle? Słyszę cię dobrze i brzmi bardzo dobrze. Aha, no czyli telefon nadal żyje. No i jak możecie zauważyć, dźwięk z zewnętrznego głośnika jest dosyć donośny. Nasz Hammer po kąpieli w kwasie wygląda trochę nieszczególnie. No co, może go umyjmy. Wrócimy za 129 minut. Trochę pary. Nie wiem, czy mi nie zaparuje kamera. Działa. Patrzcie, działa. A jaki czysty. Dawno tego nie robiłem. Zobaczymy, czy Hammer Iron 2 przetrwa mrożenie. Myślę, że do rana będziemy go mieli w bardzo fajnej kostce lodu. Jak się miewa nasz Hammer po paru godzinach w zamrażarce? Minęła noc, woda fajnie zamarzła. No to co, rozkujemy telefon i zobaczymy. Hammer Iron 2 zamienił się w bardzo fajną kostkę lodu. No ale trzeba ją roztopić i zobaczyć, czy telefon działa. To teraz jeszcze jedno starcie, tym razem z dobrze ciepłą, niemal gorącą wodą. Lody powoli topnieją, a my czekamy na efekt, by przekonać się, czy zamrożenie zmieniło coś w zachowaniu naszego Hammera. I patrzcie, on działa. Wyciszmy się teraz trochę i porzucajmy w milczeniu. Sprawdziłem Irona 2 na wiele różnych sposobów. Stracił trochę na urodzie, ale wciąż jest tu ze mną i wciąż działa, co najlepiej świadczy o jego wytrzymałości. To jeszcze takie krótkie podsumowanie. Plusem telefonu, przede wszystkim jego wytrzymałość. Zdecydowanie bardzo mocna rzecz i tutaj nie ma o czym dyskutować. Przyzwoity ekran, nie najlepszy, ale powiedzmy, że o wystarczającej jakości w odniesieniu do przeznaczenia i do możliwości tego sprzętu. Dobra bateria. Jest w stanie spokojnie popracować dwa, nawet może i trzy dni. Osiągał takie czasy działania ten telefon, także pod tym względem również jest spory plus. Oczywiście niska cena, kolejna zaleta. Zaletą może być również to, że telefon nie wymaga specyficznych złącz, w odróżnieniu od wielu konkurentów klasy Rugged. Tutaj mamy typowe akcesoria, czy to słuchawki, czy to zasilacze, powerbanki i tak dalej, wszystko tu będzie pasowało. No, pewnym minusem może być, powiedzmy, nie najwyższa wydajność tego telefonu. Na pewno to nie jest smartfon do grania.
Nie jest to multimedialny potwór. To jest telefon, na którym po prostu odpalamy apki użytkowe. E-mail, nawigacja, jakieś tam notatniki, tym podobne rzeczy spokojnie na tym telefonie będą chodzić, ale w gry to już raczej nie pograć. I tak na dobrą sprawę, to takim jedynym brakiem, który mnie osobiście doskwierał, to po prostu brak LTE. No przydałoby się jednak, ale z drugiej strony to jest outdoorowy telefon i często używamy takiego w miejscu, gdzie i tak LTE albo słabo łapie, albo w ogóle, więc może też w sumie nie ma co dramatyzować. GPS działa nie najgorzej i to znowu jest przeciwwaga w stronę zalet. No i jeszcze nie wspomniałem o takim drobiazgu jak uszko dla smyczy, czy klawisz dedykowany fotografii. To są drobne rzeczy, ale również jakby wpływają na pozytywny odbiór urządzenia i zapisujemy je oczywiście po stronie zalet. MyPhone Hammer Iron 2 jest telefonem, który nie zaimponuje wydajnością, ani super ekranem, ani nadzwyczajnej jakości zdjęciami, czy odtwarzaniem muzyki. On imponuje wieloma innymi rzeczami. Przede wszystkim wytrzymałością mechaniczną. To jest smartfon, którego w zasadzie nie sposób uszkodzić w normalnym użytkowaniu. Telefon nie boi się upadków, nie boi się starcia z kurzem, pyłem, z błotem, z wodą. Sprawdziłem nawet, że wytrzymuje kontakt z chemikaliami, co jest dosyć rzadką cechą, ale czasem może się jednak przydać. Równie istotne jest to, że ten smartfon jest tani. Kosztuje niecałe 500 zł i ciężko będzie znaleźć smartfon o takiej wytrzymałości na tym pułapie cenowym. Oczywiście na rynku pewnie znajdziecie smartfon o podobnych możliwościach, może nawet nieco tańszy, ale nie o tak wysokiej wytrzymałości. No i w tym momencie ten zakup nabiera sensu. Zwłaszcza, i tutaj jest uwaga dla, nazwijmy to, kupujących oczami, ten telefon wygląda na droższy niż jest w rzeczywistości. Prezentuje się naprawdę dobrze, a to co on potrafi, no to już z zupełności rekompensuje pewne niedostatki, które wynikają przede wszystkim chyba z niskiej ceny, a także może w pewnej części ze specyficznej budowy tego urządzenia. Ja polecam, oczywiście pod warunkiem, że nie wymagacie od smartfonu zbyt wiele, poza oczywiście wysoką wytrzymałością, bo tutaj Hammer Iron 2 jest naprawdę mistrzem. Jeszcze jednym plusem tego telefonu jest to, że tryb Dual SIM działa tutaj w trybie normalnym, nie w hybrydowym slocie. Nie musimy decydować, czy powiększać pamięć, czy korzystać z dwóch kart SIM. Tu mamy dwa osobne sloty na SIM i trzeci na kartę pamięci. Coraz rzadziej się to spotyka, w tej chwili zrobiła się moda na hybrydowe sloty, a jednak to rozwiązanie moim zdaniem jest zdecydowanie praktyczniejsze. No i jeszcze jedna, powiedzmy, drobna wada. Jakieś tutaj się zdarzyły niedoróbki w oprogramowaniu. Przede wszystkim co jakiś czas z uporem maniaka wyskakuje mi zaproszenie do rejestracji w społeczności MyPhone po to, żebym dostał zniżki czy informacje o aktualizacji. No trochę to jest wkurzające. Raz się zapisałem i chciałbym, żeby to zniknęło, a mimo wszystko wciąż się pokazuje. Kolejną taką problematyczną sprawą jest wskaźnik baterii. Czasem pokazuje, mówiąc brzydko, wartości od czapy. Raz spada bateria, za chwilę wraca na poprzedni poziom i ten wskaźnik baterii troszeczkę wariuje. Nie jest to, powiedziałbym, jakoś szczególnie dokuczliwe, ale jednak zwróciłem na ten drobiazg uwagę. Oprócz tego, no, trochę moim zdaniem niepotrzebne apki są pakowane. Na szczęście oczywiście można je usunąć, typowo reklamowe, nazwijmy to po prostu śmieci. Ale tak jak mówię, można je usunąć i w sumie nie przeszkadzają, a z kolei pochwaliłbym to, że producent nie sili się na cudowanie z jakimiś nakładkami i dodatkami w oprogramowaniu. Mamy tu praktycznie czysty system, który niespecjalnie obciąża komponenty wewnętrzne. I w sumie, pomimo niezbyt wysokiej wydajności, ten telefon pracuje całkiem przyzwoicie. No, nie, pamiętajcie, że to nie będzie demon prędkości, bo umówmy się, to nie ta półka cenowa, ale jest, powiedzmy, w miarę przyzwoicie. Nie miałem specjalnie ochoty rzucić tym telefonem o ziemię, a akurat tym mogłem. I to by było na tyle. Tych, którym się podobało, zachęcam do dawania łapek w górę i do subowania naszego kanału. Cześć.